Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Jest już w sumie wieczór, 4:30. Obrządki mam tutaj porobione. Zaczynałem tutaj czyścić wszystkie kojce. Przywoziliśmy prosięta. No niestety nie udało mi się nagrać ze względu takiego, że rozładowała mi się bateria. A dosyć chłodno jest, więc chciałem to zrobić szybko, żeby nie było żadnych problemów. Dzisiaj tak krótko, taki trochę będzie miszmasz, troszeczkę powiem Wam już o tej chlewni, kilka szczegółów oraz troszeczkę jeszcze o puławiaku. Tak jak mówiłem, budynek tutaj już był, stał, zakupiliśmy to gospodarstwo zakupiłem to gospodarstwo w 2013 bodajże roku. No i stał budynek z pustaka żużlowego, więc postanowiłem go zmodernizować typowo pod trzodę, a jeszcze żeby uszczególnić, typowo pod rasę puławską. No z prostych względów, dopłatę, którą otrzymuję za lochy, ona idzie, że tak powiem, inaczej, spłaca mi kredyt. Lochy, za które otrzymuję dopłatę, one spłacają mi po prostu kredyt za zmodernizowanie tego budynku. Króciutko taki przedsionek, tutaj mamy małą waleczkę, mały bolierek, żeby wiecie, ciepła woda obmyć coś nieraz, czy jak się locha prosi, wiadomo, no różne są przypadki. Mamy tutaj oczywiście no Ludwik, ocet, bo tam kilka macier, mi się troszeczkę przeganiałem je i były z innych, że tak powiem, grup, więc musiałem pomieszać, bo mi się poprzestawiały, więc troszeczkę octem je polałem i jest wszystko ok. Wracając do pomieszczenia, mamy tutaj zasilanie, główne zasilanie wody, filterek już drugi raz był zmieniany, widać, że trzeba trzeci raz go już zmienić. Mamy tu przygotowane, że tak powiem, dwa zawory pod dosotrona, który no, ma tu przyjechać serwisant i założyć mi to, także tutaj byśmy mieli. Mamy wyjście oczywiście na lochy luźne, i znaczy na lochy prośne i na lochy wyproszone. I cała szafa sterownicza, czyli zaczynamy od wyłącznika główny. Mamy tu wyłącznik różnicowo-prądowy dla mat grzewczych, które są w kojcach porodowych. Mamy osobne zabezpieczenie na prawy i na lewe maty. Wyżej mamy zabezpieczenie wszystkie od paszy, czyli całe sterowanie, porodówka oraz lochy. Mamy tutaj oczywiście załączanie prawej strony paszociągu oraz lewej strony paszociągu, odpowiednio porodówkę i odpowiednio lochy, oraz u góry mamy całe zabezpieczenia od wentylacji. Wentylacja lochy, wentylacja porodówka, wentylacja odchowalnia. Temperatura rośnie, bo ponieważ nagrzałem, bo troszeczkę myłem, na grzewnicę musiałem nagrzać, bo myłem chodniki, także wiecie, no troszeczkę ta temperatura nam spadła, jest chłodno, więc musiałem dogrzać, żeby tam wszystko było odpowiednia temperatura, tak jak ma być. Wiem, że się gaz kończy, muszę zaraz podlecieć, zobaczyć, jak to wygląda. Tak króciutko tutaj dobudowany taki, że tak powiem, przedsionek, w którym trzymam paszę dla prosiąt, dla warchlaków. Jest to takie połączenie budynków, taki łącznik budynków, bo nie miałem pomysłu, jak to inaczej zrobić. A tu, jak mówiłem wcześniej, już Wam mam taką małą odchowalnię na odchowanie na prosięta zrobioną z garażu. Te były dwa garaże, drzwi jedne, drzwi duże. Po prostu wykopaliśmy kanały. Kanał jest 6 metrów na 5 metrów, dzielony na pół, żeby miały jak się zeprzeć podciągi. Podciągów oczywiście nie cieliśmy, 6-metrowy układaliśmy, także jest wszystko ok, nie trzeba było nic tam kombinować. Jeden wentylator, czujnik,
No i co tu więcej? No płytki. Czemu płytki? Od razu opowiadam, dlaczego nie płytki do góry. No, cięcie kosztów i nie ma tutaj dyskusji. Na wszystko niestety nie starczyło. Mamy tutaj trzy zagrody. No, tak średnio na ścisk, to, znaczy na ścisk. Inaczej, nie na ścisk, tylko przepisowo na 18, dobrze mówię, 18 albo, no 18 sztuk. Ta chyba jest na 25 bodajże, wielkościowo mówię, nie? Nie będę teraz wymiarami wam mówił, bo sam nie pamiętam, ale wiem, jakśmy robili, to tak mniej więcej po 18 sztuk, żeby się mieściło w tych normach unijnych wszystkie, które obowiązują nas wszystkich. Woda oczywiście doprowadzona do karmików, na mokro żywimy oraz po każdym smoczku na zagrodę. Coś więcej? Chyba nic. Tak jak mówiłem, jeden wentylator i to wszystko. No, okna zrobiliśmy, udało się zrobić okna w drzwiach, także no nie było większego problemu. Przejdziemy teraz tutaj. Najważniejsze, tak, tej ścianki nie było, bo żeby też wam mniej więcej zobrazować, tej ścianki nie było, po prostu ją pobudowaliśmy, żeby tutaj nam przegrodzić, może włączę chwilę wentylator na brodówce, to nam troszeczkę wyciągnie, żeby właśnie odgrodzić lochy od takiego jakby przedsionka, w którym wszystko jest sterowane, czyli mamy, jak mówiłem, wentylatory, szafę sterowniczą oraz wodę. Wiecie, żeby tam później muchy nie siadały i tak to wszystko brzydko wygląda. Tutaj mamy 5 stanowisk, takie jakby sektor krycia, ala sektor krycia, no wiadomo, no to takie nie jest z prawdziwego zdarzenia, ale coś tam jest. Oczywiście, no jak widać, mamy wszystko w automatach paszowych, mamy dozowniki pozakładane, woda jest oczywiście na pływakach, także poziom mamy cały czas ten sam w korycie, jeżeli tam świnia, w tym przypadku knur, upije troszeczkę wody, więc nam pływak dopuszcza. Mamy też krany pomontowane, aby właśnie można było pod każdy się podpiąć i nie trzeba było z wężem gdzieś długim szukać kranu latać. Także mamy tu punkty na końcach i na początku w tuczarni. Tutaj, jak wcześniej wam mówiłem, mamy 6 wygrodzeń, jakby po 5 w każdym. No tu przepisowo powinno być 4, tak żeby nikt się nie przyczepił. Loszek młodych może siedzieć 5, no ale to wiadomo, no młode nie będą zawsze młode, kiedyś będą większe, starsze, także pod lochy będzie nam tutaj służyły tylko jakby 4 stanowiska. Tu akurat pomieszczenie wyglądało tak, jak wyglądało, prócz oczywiście tej ściany, bo ścianą odgrodziłem porodówkę od właśnie jakby takich loch luźnych, jeszcze troszeczkę powietrza mamy, znaczy gazu, powietrza jest, od porodówki, żeby wiecie, miało to jakoś ręce i nogi, żeby to nie było wszystko razem powiązane. Stąd taki mój pomysł. Ścianka kolejna, która jest postawiona. Tutaj ścianka były tutaj drzwi, żeby przejść tam. A tutaj mamy 2 wentylatory, jakby na prawą stronę i na lewą stronę. Tak samo maty, jak mówiłem, maty grzewcze na prawą stronę, na lewą stronę gniazda, odpowiednio pozakładane. Wszędzie mamy tutaj zrobione automaty paszowe oraz woda jest podawana na pływakach. Podawana na pływakach, czy jakoś tak. Kojce mamy podejrzewam chyba 1,60 m na 2,30 m. Mówię wygrodzenia, nie kojce. Wygrodzenia. Mamy 2 żeliwa postawione, znaczy położone tak, żeby maciora nie stała na plastiku, częściowo nie stała na plastiku. No akurat tu fajnie stoi nam na żeliwie. Z tego, co planuję i widzę po maciorach, no to pewnie będę musiał zainwestować w ruszta pełne, tu gdzie one stoją, z prostego względu, potrafią im się sutki, że tak powiem, wejść w ruszto i no niestety nieraz tam po prostu gdzieś zahaczy, rozerwie, więc mamy tutaj straty.
Na końcu mamy silnik, ewentualnie przesypanie, jeżeli się przesypuje, no to do wiaderka. Z uloch prośnych mamy to na zewnątrz zrobione. Jeden paszociąg podzielony na dwie strony, dozownikami zamykam prawą, lewą stronę, każdy osobno ustawiany i każdy osobno jest też zamykany, ustawiany. O, i to tyle. Miałem tutaj ostatnio dwa wyproszenia, lochy mi się poprosiły, to są, ta jest stara locha, a ta też, obydwie są stare. Czyli odpowiednio 12 i 12, zostało po 11, także no, wyniki są dla mnie zadowalające, tak jak mówię wam, średnia odchowalność jest u mnie 9,5 mówiłem, albo 9,2, nie pamiętam już dokładnie, tak jak mówiłem, tak jest. Co więcej wam mogę powiedzieć, chyba to wszystko. Daszki oczywiście jeszcze muszę pomontować, same klapy, bo już w sumie daszki są pomontowane, same klapy tylko zostało mi pomontować i tu tyle. Teraz, jeżeli chodzi o samą rasę. W Puławiaku jest, tak jak mówiłem wam wcześniej, jest dość specyficznie, bo nie mamy sztucznych, nie ma knurów w stacji unasieniania. Nie mamy knurów w stacji unasieniania, stąd troszeczkę mamy problem z liniami. Z tego co wiem, to mamy 7 linii puławiaka, z czego dwie posiadam ja. No, chciałbym jeszcze jedną, jakąś trzecią linię dorwać, tak żeby po prostu z jednej linii zostawiać sobie lochy na reprodukcję, a z dwóch lin po prostu robić tuczniki. Tak by było po prostu... No, i efektywnie, bezpiecznie, to tyle, to nie ma tutaj więcej co gadać, to co chciałem powiedzieć, to powiedziałem, także to wszystko w tym odcinku, zapraszam jak zwykle na kolejne, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.